Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Na tym zagonie będę uprawiał czosnek ozimy. W tym roku będę wysadzał tutaj ząbki czosnku ozimego, więc muszę przygotować ten zagon na przywitanie tych czosnków ozimych. Rosły tutaj ogórki. To mój drugi zagon z ogórkami, bo w tym roku miałem dwa zagony z ogórkami. Łęty przed chwilą, dosłownie przed chwilą zostały usunięte. Wszystkie rośliny zostały usunięte. Chwasty też starałem się jakoś usunąć, tylko wygrabiłem ten mój zagon i będę czekał do połowy października, do początku października na posadzenie czosnku. Nie, to nie może być tak, że ziemia pozostanie goła. Trzeba czymś się zagospodarować. Zapraszam. Co za tym z glebą? Od dziś, od końca sierpnia, momentu zebrania łętów, ogórków, od momentu, kiedy zagon się zwolnił, do czasu, kiedy będę sadził ząbki czosnku. Jak powiedziałem, ziemia nie może zostać goła, nieokryta. Nie ma w naturze nieokrytej gleby, bo zaraz zarastają chwasty, zaraz pojawiają się jakieś rośliny, bo gleba domaga się, żeby być okryta, bo mikroorganizmy, które są w glebie, chcą się komunikować z korzeniami. Jeśli nie zapewnimy korzeni, jeśli nie zapewnimy osłony mikroorganizmom, to one będą gorzej się rozwijały. Zacznę od końca. W połowie października, może początek października, zobaczymy, jak w tym roku będą warunki pogodowe. Wszystko jest troszeczkę takie płynne, ale będę starał się utrafić kwadrę korzenia. W związku z tym może nawet w drugiej połowie października będę sadził swój czosnek, bo zimy ostatnio dosyć późno przychodzą i są łagodne. Przed sadzeniem czosnku wyściółkuję ten zagon kompostem. Czosnek lubi fajną, przepuszczalną glebę, nie lubi mokrej gleby, więc ten zagon wzniesiony spełnia te wszystkie warunki, ale lubi trochę zasobniejszą glebę. Tutaj rosły ogórki, które jesienią ubiegłego roku były dobrze nawiezione kompostem i przekompostowanym obornikiem, w związku z tym wiele składników pozostało w tej glebie. Wystarczy troszeczkę kompostu, niewielka, cienka warstwa kompostu, żeby dodać tego życia swoim mikroorganizmom. To już są moje mikroorganizmy. To będzie połowa października, może druga połowa października. A wcześniej? No przecież jeszcze jest cały wrzesień, no i przynajmniej z pół miesiąca, z pół października, a więc około 6, może 7 tygodni na to, żeby coś na tym zagonie rosło. Nie może zostać nieokryty, nie może zostać goły, w związku z tym ja wysieję tutaj oczywiście nawóz zielony, to co często Wam polecam, nawozy zielone. I żeby nie zastanawiać się, czy facelia, czy gryka, czy gorczyca, co tutaj można by było wysiać, ułatwiam sobie zadanie i wysiewam mieszankę. Mieszankę poplonową MP1, tak to się ładnie nazywa, mieszanka MP1, poplonowa, ogólnoużytkowa. I ona w swoim składzie ma rzodkie foleistą. To jest roślina, która głęboko się korzeni, naprawdę głęboko i się rozpycha. Mam nadzieję, że przez ten miesiąc, przez te półtora miesiąca da radę też puścić korzonki, żeby stworzyć dobre warunki powietrzne dla czosnku. Ma także grykę, bardzo ważne zboże, które odkaża glebę, ładnie zadarnia, będzie nam odchwaszczało, ale najważniejsze, będzie zwalczała szkodniki doglebowe. No i tutaj jest także gorczyca biała. To także bardzo cenna roślina, gorczyca. Nie uprawiamy jej przed kapustymi i po kapustnych. Były ogórki? Nie ma problemu z gorczycą. Będzie czosnek? Nie ma problemu z gorczycą. I tutaj ta gorczyca odkaża glebę, odkaża, chroni przed chorobami grzybowymi, przed szkodnikami. W związku z tym taką mieszankę zastosuję przed czosnkiem. Mieszanka poplonowa wysiana, nawozy zielone wysiane, niech kiełkują, niech rosną, niech przez ten miesiąc zadarniają mi glebę, czy te półtora miesiąca. A co potem? A potem jak sadzić ten czosnek w tych nawozach zielonych? Nic prostszego, słuchajcie. Bierzemy motyczkę, ścinamy motyczką te nasze zielone nawozy i możemy sadzić czosnek na całym zagonie albo na części. W zależności co planujecie, bo jeśli planujecie w przyszłym roku, a ja bardzo często przecież tak robię, że część zagonu przeznaczam na czosnek, a część w przyszłym roku na szalotkę, to ta druga część zagonu, która będzie przeznaczona na szalotkę, ten zielony nawóz może zostać do wiosny.
on przemarznie, on rozłoży się, on pięknie wzbogaci glebę. Ale jeśli mówimy o czosnku, to jesienią po prostu można tuż przed sadzeniem ściąć te nasze rośliny. One przecież nie będą wielkie, one będą delikatne. Bardzo szybko rozłożą się. Wyściółkować to jeszcze dodatkowo, jeśli potrzeba. U mnie będę chciał kompostem i będę sadził czosnek. Czosnek o zimy pewnie zdecyduje się na odmianę harnaś, łatwo dostępna i sprawdzona u mnie w ogrodzie odmiana harnaś i nie będę zwlekał z zamówieniem tej odmiany harnaś. Już teraz zamówię sporą ilość, bo lubię dużo czosnku, sporą ilość sadzeniaków czosnku. Co jakiś czas warto wymienić swoje ząbki, które sadzimy do gleby. U mnie kilka lat korzystałem ze swoich i wydaje mi się, że już plony były troszeczkę mniejsze, że te ząbki nie były takie duże. Odświeżam, odmładzam swoje czosnki. Kupię po prostu w sklepie internetowym nowe główki czosnku. Jak przygotowuję zagon pod czosnek, to mi się zawsze kojarzy się, że musi być zaraz jesień, no bo przecież czosnek sadzę jesienią. No tak, pewnie jesień już wkrótce, ale zanim nadejdzie ten czas sadzenia czosnku, warto przygotować dobrze glebę pod jego uprawę. I co najważniejsze, najważniejsze przesłanie dzisiejszego odcinka, nie pozostawiamy gleby nieosłoniętej roślinami. Albo sadzimy coś w postaci, wysiewamy szpinak, albo nawozy zielone, a potem czosnek. Życzę wszystkiego dobrego. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.